proszę Państwa, gdzieś w okolicach tej części Ukrainy, o której mówię, jest bardzo dużo ukraińskich żołnierzy, którzy czekają na coś. I moim zdaniem czekają na dużą ofensywę ukraińską i ta ofensywa ukraińska może w ogóle zmienić całkowicie losy tej wojny. Głównodowodzący wojsk rosyjskich w Ukrainie, pan Surowikin, ja już kiedyś o nim mówiłem, ma pseudonim generał Armagedon i rzeźnik Syrii. I to nie są bez powodu te pseudonimy. Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek, jak zawsze z serca redakcji Super Ekspresu. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport. W zeszłym tygodniu użyliśmy dużo bardzo w cieniu tragedii wielkiej, jaka spadła na nas w Przewodowie. Natomiast dzisiaj, ten tydzień chcielibyśmy zacząć jednak od powrotu do ukraińskiej rzeczywistości, do jądra ukraińskiej rzeczywistości. Mam nadzieję, że bez kłopotów i bez problemów połączymy się z Mateuszem Lachowskim. Łączymy się już nawet, widzimy i mam nadzieję, że się słyszymy. Korespondent wojenny telewizji Polsat. Witaj Mateuszu, jak zwykle miło nas bardzo, dobrze cię jak zawsze widzieć w raporcie Złotorowicza. Powiedz proszę, dzisiaj rano mer Kijowa, Andrii Sadowy, występował w TVN24, mówił, dzisiaj Lwów żyje, jest prąd, jest woda, ale to się może zmienić, bo Rosjanie kilku tygodni atakują stacje elektryczne. Ty dzisiaj jesteś w Buczy, prawda? Jak sytuacja wygląda tam? Znaczy ja teraz zajechałem do Buczy, bo już ruszamy z Kijowa do Charkowa. Wiesz co, nieźle wygląda sytuacja ogólnie rzecz biorąc w Kijowie, no bo wczoraj i przedwczoraj było światło, w niektórych domach było ogrzewanie. To jest naprawdę duża, pozytywna różnica w stosunku do tego, co było jeszcze tydzień temu po tych zmasowanych rosyjskich ostrzałach 15 listopada. No ale tak jak pewnie widać za oknem troszkę u mnie, dlatego też nie stoję na zewnątrz, jest śnieg. Dzisiaj trochę topnieje ten śnieg, to też będzie miało duże znaczenie dla tego, co się będzie działo na froncie. Ale jest zimno ogólnie rzecz biorąc. I tutaj w Bukczy jechaliśmy przed chwilą, tłum ludzi stoi i czeka na pomoc humanitarną. No niestety część tutaj Bucza jest ogólnie odbudowana. To jest coś niezwykłego, co się wydarzyło w ciągu tych kilku miesięcy od kwietnia, jak szybko odbudowano to miasto, ponad 7 miesięcy i właściwie wszystkie te miejsca, przez które ja jeżdżę, które pamiętam, zniszczone, one są odbudowane. No ale niestety część z tych ludzi no, ma problemy takie materialne, no nie ma pracy, teraz jest zimno, tak jak mówiłem, jest problem ze światłem często, więc to będzie rodziło coraz większe problemy w Ukrainie i tak jak powiedział Mersadowy, mer Lwowa, w Lwowie także są przerwy w dostawach prądu, tu w Kijowie będą i są dalej, ale to i tak jest jeszcze nic w porównaniu z tym, co jest na wschodzie, czy w obwodzie chersońskim, tam dramatycznie brakuje jedzenia, w samym Chersoniu nawet. Dramatyczne są także no, potrzeby, jeśli chodzi o prąd i ogrzewanie, no bo tam po prostu tego nie ma. Ja jak nocowałem pod Chersoniem, to no, spaliśmy po dwóch śpiworach i w ciuchach, inaczej się nie dało, żadnego ogrzewania tam nie było. Woda do Mikołajowa samego nawet była doprowadzana z morza, bo w Snichuriwce po prostu Rosjanie okupowali do niedawna Snichuriwkę, tam gdzie był wodociąg, stacja, z której korzystał Mikołajów, jeśli chodzi o wodę pitną, no i po prostu korzystano z takiej wody śmierdzącej z Bochu, ona, Boch pływa do morza, dlatego ona była słona po prostu, więc te sytuacje w niektórych miastach Ukrainy są bardzo trudne, no ale tak jak mówię, te tereny świeżo wyzwolone to jest najgorsze, tam często nie było ogólnie dostaw, jeśli chodzi o jedzenie, jeśli chodzi o takie podstawowe zaopatrzenie. Tam jak rozdawaliśmy pomoc humanitarną w obwodzie chersońskim, to ludzie się cieszyli, jak widzieli paracetamol, jak widzieli jakieś owoce, ananasy w puszce przywiózł jeden z wolontariuszy, Łukasz. To był rarytas, to był szok dla tych ludzi. Powiedz proszę, jesteś już od jakiegoś czasu z powrotem w Ukrainie. Byłeś też przez chwilę w Przewodowie, wiem dobrze, bo przecież mieliśmy okazję chwilę porozmawiać. Powiedz, jak Ukraińcy przyjęli to, co się wydarzyło w Polsce? Jak komentują zwykli Ukraińcy tę tragedię?
To jest skomplikowany temat i ja nie lubię tematu przewodowa, ponieważ ja widzę ten ukraiński punkt widzenia i ten ukraiński punkt widzenia od początku był taki, że to był ostrzał rosyjski, że to był wybuch w wyniku rosyjskiego ostrzału. Niektórzy Ukraińcy dalej nie zaakceptowali tej informacji, że to mogła być ich rakieta, a ci, którzy zaakceptowali, mówią wprost, że ta rakieta po prostu spadła, nie została wystrzelona w stronę Polski, żeby Polskę zaatakować, tylko po to, żeby bronić się właśnie przed tym zmasowanym rosyjskim ostrzałem, który miał miejsce 15 listopada. Do tego Rosjanie rzeczywiście po raz kolejny ostrzelali terytoria bardzo blisko polskiej granicy. Ja już się spodziewam, jakie będą komentarze pod tym filmem, bo rosyjskich troli pod tym tematem jest po prostu niewyobrażalnie dużo. To jest jakiś temat, który prawdopodobnie został zlecony do komentowania. Jest ich bardzo, bardzo wiele. Dzisiaj widziałem takie badania, że 70% Polaków dalej popiera Ukrainę i ta tragedia w Przewodowie niczego pod tym względem nie zmieniła, że dalej chce, żebyśmy pomagali Ukrainie jako kraj, zwłaszcza jeśli chodzi o tą pomoc militarną. Ukraińcy, część z nich, no, ja miałem, mogę opowiedzieć o osobistych głosach. Tego samego dnia, jak to się tylko wydarzyło, jeszcze nie było wiadomo, kto tą rakietę wystrzelił, to zadzwonił do mnie mój dobry kumpel, może nawet przyjaciel, Olek, który jest lekarzem, medykiem wojskowym. Powiedział mi coś takiego, że bardzo mu przykro, że bardzo go to dotknęło, że on wie, że to tylko dwie osoby, ale dwie osoby to są dwa wszechświaty i do tej pory to dotykało tylko Ukraińców i mu przykro, że to dotknęło mój kraj. I kilka osób takich znajomych z Ukrainy się do mnie odezwało właśnie, żeby to wyrazić. Ukraińcy współczują, no bo oni to znają na o wiele większą skalę. Przepraszam, że wyjdę z tyłu, bo właśnie dlatego chciałem, żebyśmy chwilę o tym porozmawiali. Nie dlatego, żebyś komentował ukraiński punkt widzenia, bo wiadomo, no on, jakby ja też rozumiem emocje po stronie ukraińskiej. Bardziej chciałem, żebyś opowiedział mi i naszym widzom, bo dla nas wszystkich to był olbrzymi szok. Nasi dziennikarze też byli na miejscu w Przewodowie. Myśmy tu w programie puszczali rozmowy z mieszkańcami tej miejscowości. Absolutnie dotknięci, absolutnie poruszeni, wszyscy w szoku. Jakkolwiek cynicznie by to nie zabrzmiało, ta tragedia, która spadła na mieszkańców tej miejscowości lubelskiej, no to jest codzienność w wielu ukraińskich miastach. Ten dramat, te dwie ofiary śmiertelne były przypadkiem, czy też wypadkiem, jakkolwiek to nie nazwać, podczas bardzo, bardzo dotkliwego, kilkudniowego ostrzału rakietowego Ukrainy. Jak ten ostrzał wyglądał w ukraińskich miastach? Jak on wyglądał z perspektywy zwykłych mieszkańców Ukrainy? Wiesz co, no to może zabrzmi zaskakująco, ale część ludzi w ogóle nie schowała się do schronów. Ja w Kijowie sam byłem świadkiem tego, jak rakieta jest zestrzeliwana nad Dnieprem. Nawet nie zdążyłem tego nagrać. No a następnie już pracowała obrona przeciwlotnicza. Jeden z pocisków też spadł na rejon Peczerski. Akurat tak się złożyło, że byłem wtedy w Kijowie. Wróciłem dosłownie z Charkowa chwilę przedtem i jadąc obok rzeki, wyskoczyłem, żeby to zobaczyć. To naprawdę no, nie da się ukryć też, że to jest taki niecodzienny widok, bo to jest po prostu snop ognia w powietrzu, kiedy taki pocisk trafia w drugi pocisk. Dla wielu mieszkańców to jest niestety normalność. I naprawdę jest tak, że są grupki, które stoją przy metrze, żeby się w razie czego schować w metrze. Były grupki, które była grupa ludzi, którzy się chowają w metrze, chowają się w schronach, rzeczywiście się boją. No a są ludzie, którzy normalnie jeżdżą samochodami, jest ruch uliczny. Ja nagrywałem relacje z tego dnia, to było dla mnie, no po raz kolejny to jest jednak mimo wszystko szokujące, że ludzie się tak nie boją. No ale też umówmy się, oni ponad, no ile już, prawie 9 tysięcy. 271 dzień jest dzisiaj, operacji specjalnej, tak. Dokładnie. I wiesz, to jest coś takiego, że ja pamiętam, jak oglądałem te rozmowy z Przewodowa, jak ludzie mówili, że się boją wypuścić dzieci do szkół, że się boją wychodzić z domu, że się boją, że to będzie znowu. Mi się przypomniało to, co ja widziałem w Kijowie na początku marca, pod koniec lutego, kiedy były puste ulice, kiedy wszyscy się bali, kiedy wieczorami tłumy ludzi schodziły do schronów. Teraz już tego nie ma, no bo po prostu ludzie są tym zmęczeni. Czasami już wolą naprawdę zaryzykować swoje życie, niż po raz kolejny schodzić po prostu do schronu. To jest taka normalność w trakcie wojny. Przy czym, tak jak mówię, no, w Kijowie ta sytuacja jest o wiele lepsza. W
Charkowie jest o wiele już trudniej, w Mikołajowie już jest zupełnie inaczej. Te ulice już rzeczywiście wieczorem, kiedy jest, zaczyna się godzina policyjna, są całkowicie puste. Staliśmy w Mikołajowie, no już ponad trochę tydzień temu, po powrocie z miejscowości pod Chersoniem, gdzie rozwoziliśmy pomoc humanitarną z Łukaszem Wantuchem, wolontariuszem, a zawodowo radnym miasta Krakowa. I wyszliśmy z restauracji, bo coś poszliśmy zjeść, ciesząc się, że jakaś restauracja jest tam otwarta. No i on mówi, popatrz Mateusz, to jest, mówiłeś, półmilionowe miasto prawie, a jest pusto na ulicach. Wyobraź to sobie, w Polsce była godzina 20, no bo już po prostu robiło się ciemno i wszyscy się chowali do domów. Był wtedy prąd, to akurat był plus. Przez jakiś czas go nie było, ale ogólnie był. No niestety to jest też rzeczywistość wielu, wielu ukraińskich miast. Oni już inaczej na to patrzą. Ostrzał to jest naprawdę coś, co tutaj jest czymś stałym. Wczoraj był alarm powietrzny we wszystkich obwodach Ukrainy poza okupowanym Krymem. Ja go prawie nie odnotowałem, pracując wczoraj i nagrywając relacje. Dopiero później zobaczyłem w aplikacji, że ten alarm był. No tak, ludzie zdążyli się już do tego przyzwyczaić i trudno się dziwić. Zresztą, tak jak mówiliśmy od początku, też od dawna, od tych 271 dni Ukraińcy dają też taki niezwykły dowód hartu, ducha, odwagi. Natomiast, no, jak widzimy zresztą za oknem samochodu, z którego nadajesz, to dobrze, że dzisiaj nie chodzisz po ulicach, jakby nie oczekujemy tego od ciebie, bo pogoda, jak widzimy, jest beznadziejna, a już od dłuższego czasu, ja słyszałem od wielu ludzi, z którymi rozmawiałem, że pogoda będzie kolejnym czynnikiem, który może wpłynąć na rozwój teraz sytuacji na froncie. No, w Warszawie jest dzisiaj od rana bardzo przykry mróz, państwo pewnie też go doświadczyli. Jak zimno jest? Ja wiem, że to pytanie brzmi trywialnie, ale ono jest kluczowe, biorąc pod uwagę najbliższe miesiące. Jak zimno jest teraz tam, gdzie jesteś? W tej chwili jest około 0 stopni. To jest bardzo zła informacja. Było minus 2 wczoraj i przedwczoraj. I to była z jednej strony zła informacja dla cywilów, z drugiej strony dobra informacja dla wojska ukraińskiego. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że proszę państwa, po zajęciu Chersonia Ukraińcy pod Chersoniem mieli zaangażowane około 80 tysięcy żołnierzy. Niektórzy mówią nawet o 100, ale już też nie bądźmy aż tacy. Ja zawsze wolę troszkę mniej podać dla bezpieczeństwa, spróbować uśrednić te dane. Jeżeli zostawili sobie, tak jak mówią niektóre dane, 20-30 tysięcy na tamtym froncie do ochrony Dniepru, ale także do takich pozorowanych ataków za Dniepr, no to wtedy mamy zwolnione 60-50 tysięcy ukraińskich żołnierzy. I to są takie lekkie, takie niskie, że tak powiem, szacunki. Dodajmy do tego korpus rezerwowy, który Ukraińcy mają, który rzeczywiście pod Chersoniem był częściowo wykorzystany, ale jednak te najbardziej doborowe jednostki korpusu rezerwowego, świeżo odtworzone albo stworzone od nowa, nie były wykorzystane pod Chersoniem. Mamy około 100 tysięcy wolnych żołnierzy ukraińskich. I proszę państwa, te 100 tysięcy żołnierzy gdzieś sobie jest niedaleko frontu. Te 100 tysięcy żołnierzy, ten front już jest teraz krótszy. Oczywiście on jest długi, ale tam, gdzie trwają te walki najcięższe, które nie ta część frontu, którą tylko trzeba zabezpieczyć, no przecież i granice z Białorusią trzeba zabezpieczyć. Tam są zniszczone, granica jest zerwana, wyryty jest wielki dół, wielki rów między Ukrainą a Białorusią. Też te tereny północne w obwodzie charkowskim, to wszystko jest zabezpieczone przez armię ukraińską. Ale ja mówię o takim, tej części frontu, gdzie trwają cały czas stałe, ciężkie walki na froncie, gdzie Rosjanie atakują albo Ukraińcy. W obwodzie ługańskim zazwyczaj Ukraińcy mają inicjatywę, w Donieckim zdecydowanie Rosjanie. Oni przede wszystkim atakują Bachmut, Awdijiwkę i na południu okolice Wuhledaru, Pawliwkę. Tam trwają najcięższe walki. No i jest jeszcze obwód zaporowski. Proszę państwa, gdzieś w okolicach tej części Ukrainy, o której mówię, jest bardzo dużo ukraińskich żołnierzy, którzy czekają na coś. I moim zdaniem czekają na dużą ofensywę ukraińską i ta ofensywa ukraińska może w ogóle zmienić całkowicie losy tej wojny, bo już wiele osób mówi, że Cherson jest takim symbolicznym punktem zwrotnym w tej wojnie. Moim zdaniem ten punkt zwrotny był dużo wcześniej. On był około na początku sierpnia, w momencie, kiedy Rosjanie przystąpili do szturmu Bachmutu. To było 1 sierpnia, z tego co pamiętam, był początek tych rosyjskich ataków na Bachmut. Do dzisiaj Bachmut jest ukraiński, ja zresztą pojutrze w Bachmucie będę znów. I na razie Rosjanie od tamtej pory właściwie nie są w stanie jakichś większych sukcesów odnieść czy zająć jakichś większych ukraińskich terytoriów, a od tamtej pory Ukraińcy wyzwolili
cały obwód charkowski i połowę obwodu chersońskiego, czyli olbrzymie terytoria. No i czekamy, co zrobią dalej. Mówiliśmy o pogodzie i ja wrócę właśnie do tej pogody, bo od tego zacząłem. No myślę, że po prostu Ukraińcy potrzebują tego, żeby ta ziemia była zmarznięta i był mróz. Na razie mamy chlapę. Z jednej strony zimno, pada śnieg, a z drugiej strony jednak ten grunt nie jest jeszcze zmarznięty. I musimy poczekać, co się dalej wydarzy. Chodzi po prostu o to, że Ukraińcy nie popełnią błędu Rosjan, którzy właśnie w taką pogodę pod koniec lutego zaatakowali Ukrainę i czołgi grzęzły po prostu w ziemi, zagrzebywały się w tej rozmokłej ziemi i traktorami je czasami Ukraińcy holowali, bo zdarzały się sytuacje, że porzucali je żołnierze rosyjscy. To oczywiście wyjątki, ale naprawdę wtedy ten atak rosyjski no, musiał być kanalizowany do dróg utwardzonych przez to, jaka była pogoda i Ukraińcy na pewno nie popełnią tego błędu. Będą czekali, aż będą mogli swojego ciężkiego sprzętu użyć właśnie w taki sposób, jak powinni. No a że przerzucili tą część wojska na wschód, no to mogę państwu powiedzieć, bo nie dość, że już wszyscy o tym piszą, to sam to widziałem, jak jechałem wtedy z Chersonia do Charkowa, widziałem te kolumny wojsk. One gdzieś zniknęły, tak państwu powiem. Wiadomo, że nikt nie powie, gdzie one dokładnie w tej chwili są. No ale analitycy też mówią wprost o tym, że to wojsko zostało przerzucone na wschód i ono czeka, bo nie widzimy go na razie na froncie. Ono nie zostało użyte na przykład w obwodzie ługańskim, tam walczą te same brygady, więc to zgrupowanie rezerwowe Ukraińców gotowe do ewentualnego albo wsparcia konkretnych oddziałów, które się bronią, albo do jakiegoś uderzenia, do jakiejś ofensywy, ono jest gotowe i czeka. No i zobaczymy, co się wydarzy. Myślę, że do świąt będziemy wiedzieli, co się wydarzy. Ja myślę, że na początku grudnia wydarzy się coś większego. Po prostu to jest kwestia pogody. Rzeczywiście teraz pogoda warunkuje to, co się dzieje na froncie. Jeśli dobrze rozumiem, no właśnie, bo ja nie jestem ekspertem, nie znam się, no ale tak jak słucham tego, co opowiadasz, no to paradoks polega na tym, że teraz im zimniej, to tym dla Ukrainy lepiej, bo po zmarzniętej ziemi łatwiej będzie tą kontrofensywę przeprowadzić. Tak jest. Dla wojska zdecydowanie tak. Plus jest jeszcze jedna. No, wystarczy spojrzeć na historię. Choćby w II wojnie światowej były zazwyczaj wiosenne ofensywy letnie, kiedy już rzeczywiście skończyła się plucha, skończyły się roztopy i były zimowe. I tak samo będzie tutaj, no bo tego na tych terenach płaskich często, ale przede wszystkim no, na Ukrainie, zwłaszcza na wschodzie, są średnie drogi. Nie ma dużego zagęszczenia tych dobrych dróg. To jedno, a drugie, że to są po prostu wielkie terytoria. No i tam przy użyciu tego ciężkiego sprzętu rzeczywiście no, konieczne jest, żeby nie było tej słynnej rosyjskiej rasputicy czy ukraińskiego bezdrożia, bo to są dwa terminy, ale chodzi o to samo, po prostu o błoto, w którym mogą grzęznąć całe po prostu kolumny wojskowe, czy ogólnie zwykłe samochody także. No i po prostu na to czekają, myślę, że na to będą czekali Ukraińcy. Ale jest jeszcze jedna kwestia, taka, że jednak no, Ukraińcy mają ten front. To jest ciężka sytuacja dla żołnierzy ukraińskich, taka zima, ale jednak oni mają o wiele lepszą logistykę niż Rosjanie. Po pierwsze są u siebie, po drugie jednak łatwiej im się przemieścić na przykład z Chersonia do Krzywego Rogu, a z Krzywego Rogu do Dnipra, z Dnipra do Charkowa. Rosjanie muszą dookoła tak jakby dowozić tą logistykę, plus jeszcze na południu mają bardzo duży problem, bo most krymski nie działa, jak wiemy, od jakiegoś czasu, a te terytoria, przez które wiedzie szlak tego zaopatrzenia, są na terytoriach okupowanych, w sensie te drogi, którymi zaopatruje się między innymi wojska, czy pod Melitopolem, czy w obwodzie chersońskim właśnie. No i tam trzeba po pierwsze jechać blisko linii ukraińskich, po drugie te linie są ostrzeliwane, po trzecie siły specjalne ukraińskie niszczą te linie, zarówno kolejową linię, jak i drogi, więc to naprawdę utrudnia bardzo Rosjanom logistykę. No a proszę państwa, ogólnie rzecz biorąc, trudno się porusza, jak jest to błoto pośniegowe, jak jest ten śnieg, jak cały czas sypie tutaj, to nie jest, no o wiele trudniej się porusza, tak państwu powiem, tak sam jeżdżąc samochodem teraz tutaj widzę. Więc no, to będzie duży kłopot dla Rosjan. Naprawdę, ta logistyka, no i też żołnierze w takich warunkach potrzebują wiele więcej rzeczy. Oni potrzebują ciepłej odzieży, oni potrzebują opału, oni potrzebują jedzenia. Naprawdę, no to jest zima, to są trochę inne potrzeby niż były latem.
I to będzie naprawdę duży kłopot dla Rosjan, gwarantuję to państwu. Właśnie też przez to, że ta logistyka ich nie będzie docierała przez te śniegi, bo front, no zazwyczaj pozycje na froncie nie znajdują się przy drogach, tylko one znajdują się w lasach, na polach, to są wyryte w ziemi po prostu okopy, ziemianki i do tych miejsc trzeba dojechać, a to będzie naprawdę trudne w tą pogodę. No miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie, że pogoda i ten słynny generał Mróz będzie walczył jednak po ukraińskiej stronie tej zimy. Natomiast tak jak słucham, jak opowiadasz, no dobra, wojsko dostanie zaopatrzenie, ale możemy się spodziewać koszmarnych problemów po stronie ludności cywilnej, szczególnie tej, która żyje na terenach zajmowanych przez Rosjan. No tam chyba Rosjanie nie udzielają ludzie, czy Rosjanie udzielają Ukraińcom jakiejkolwiek pomocy? Jest szansa, że zadbają im w jakikolwiek sposób tej zimy? Nie, na to nie ma co liczyć. Ja pytałem tych ludzi, choćby pod Chersoniem właśnie, czy w Kisieliwce, czy w Czarnobylce, jak oni przetrwali w tych mniejszych miejscowościach, bo jednak zawsze w dużym mieście jest łatwiej, tam dojeżdżała pomoc. Rosjanie tam specjalnie przywozili pomoc humanitarną, rozdawali jedzenie, starali się tych ludzi po prostu przyciągnąć na swoją stronę, przecież też rozdawali im paszporty. No to w Kisieliwce na przykład ludzie mówili, że naprawdę nie było żadnej pomocy, nie było żadnej jakiejś takiego humanitarnego wsparcia. Przez wiele miesięcy nie było prądu, nie było wody. Oczywiście jak zwykle po jakimś czasie to dopiero zostało podłączone, ale i tak szybciej niż na przykład w charkowskim obwodzie czy w Izumiu. Właśnie w charkowskim obwodzie. Ale no, był problem. Leki, tak jak powiedziałem, to było coś wow. Słyszałem o leczeniu się lekami dla zwierząt, proszę państwa. I to też z jakimiś łapówkami i tak dalej. Kiedy był stan zapalny, poważny u kobiety, to ona, no dzięki temu, że miała, po prostu pomógł jej weterynarz, który miał leki dla konia. To były takie, to są takie rzeczy. Żyjemy w XXI wieku, a nam się, niektóre rzeczy się naprawdę nie mieszczą w głowie, jak się o tym słyszy. Więc tak też będzie, tak też jest na pewno na terenach okupowanych teraz przez Rosjan, bo oni mają problem ze swoim wojskiem, to co dopiero mają się, co dopiero będą się zajmować ludnością cywilną. I tak niestety jest. I zapewne też będzie to, co było tutaj, choćby tu w Buczy, w której teraz jestem, ale ogólnie w miejscowościach podkijowskich na Wiosnę, czyli kradzieże, zabieranie jedzenia cywilom, rabowanie domów. Po prostu armia rosyjska będzie żyła z ludności cywilnej. Tam, gdzie będzie głodowała, tam będzie żyła z ludności cywilnej. Już nie może jeść wielbłądów z ZOW w Chersoniu, bo już nie ma jej w Chersoniu, więc będzie po prostu rabowała domy zwykłych cywilów. Ja sobie teraz tak ironicznie żartuję, ale to naprawdę będzie tragedia dla tych ludzi, jak zwykle zresztą. No tak, jakby też ja rozumiem ironię, z którą o tym mówisz, no bo szczególnie w miejscu, z którego nadajesz, wiem jak poważnie traktujesz sytuację, w której się znajdujesz. Właśnie, a propos tego, bo rozmawiamy teraz z Buczy, mówiłeś o tym, jak armia rosyjska koszmarnie traktuje, już teraz wiemy, jak koszmarnie traktuje ludność cywilną na okupowanych przez siebie terenach. No, widzieliśmy wszyscy, co się działo w Buczy, kiedy wreszcie ruskich udało się stamtąd wypędzić. Czy obawiasz się, że też podobne masowe groby będą po zimie wykopywane w kolejnych i kolejnych terenach Ukrainy? Jeżeli będą wyzwolone te tereny przez Ukraińców, to zdecydowanie tak i myślę, że po zimie będzie jeszcze gorzej. Właśnie z tych względów, które wymieniliśmy. Po prostu to też chodzi o to, że latem, jak żołnierze rosyjscy dostali informację, że mają gdzieś nie iść i byli blokowani przez część swojego dowództwa, że nie mogą powiedzmy no, włóczyć się po domach ukraińskich cywilów, no to siłą rzeczy łatwiej pewnie było wykonać im ten rozkaz, no bo nie mieli takiej potrzeby, poza jakąś swoją wewnętrzną potrzebą. A jeżeli jest głodna armia, głodna w zimnie, no to na pewno będą. Nie chcę mówić z całą pewnością, mam nadzieję, że się mylę, ale niestety też słyszałem, jak to wyglądało choćby pod Makarowem czy Andriiwką tutaj pod Kijowem, że często oni po prostu przychodzili głodni, a jak już przyszli po jedzenie, to też przy okazji potrafili kogoś zgwałcić albo coś ukraść. No niestety. Zero prawa, całkowite bezprawie, całkowity brak konsekwencji. No też rozpacz pewnego rodzaju, bo też się umówmy, to też są ludzie, którzy walczą, którzy giną, wielu z nich ginie bardzo. Cały czas są ostrzeliwani przez Ukraińców, walczą na nie swojej ziemi. Nie wiedzą często, o co walczą. No i w takiej sytuacji człowiek po prostu... I oczywiście są często pijani, bo to bardzo
Po pierwsze, a jeszcze teraz będzie zima, to się będą rozgrzewać, będą próbowali zdobyć alkohol, gdzie się da. No to wszystko będzie rodziło niestety no lepsze po prostu podłoże do zbrodni wojennych, tak bym to określił. Bo my też sobie musimy zdawać sprawę z tego, że to jest często tak, jeśli chodzi o Rosjan, ja to wielokrotnie mówiłem, że zdarzały się sytuacje, tak jak tutaj w Buczy, że to były rozkazy średniego szczebla dowódców na przykład. No ale najczęściej to są niestety te zbrodnie, to są takie indywidualne decyzje konkretnych rosyjskich żołnierzy. No i właśnie w takich warunkach po prostu trudnych, jakie będą na froncie, będzie o to jeszcze łatwiej. Tak, tego się obawiam niestety, że tak może być. Zwłaszcza ta, obawiam się też, że ci nowo zmobilizowani będą też... Właśnie, bo... No, to są żołnierze, którzy mają fatalne morale. Tak, bo byśmy mieli okazję już, mam wrażenie, że to już było bardzo, bardzo dawno temu, choć wcale nie było to bardzo dawno temu, rozmawiać właśnie o tym, jak sytuacja wygląda w Buczy i tam przecież tych zbrodni dokonywały elitarne oddziały, a teraz one zostaną zasilone przez tą, no ciężko to nazwać inaczej, przez tą poborową dzicz. No tak, tak, dokładnie tak. Znaczy też pamiętajmy, że te elitarne oddziały rosyjskie to niestety są bardzo często po prostu, no proszę państwa, głównodowodzący wojsk rosyjski w Ukrainie, pan Surowikin, ja już kiedyś o nim mówiłem, ma pseudonim generał Armagedon i rzeźnik Syrii. I to nie są bez powodu te pseudonimy, bo po pierwsze jeden z jego pułkowników oficjalnie popełnił samobójstwo przez to, jak traktował swoich żołnierzy pan generał Surowikin, a nieoficjalnie to został przez niego po prostu zamordowany, bo odkrył jego machlojki. Tam było kilka takich sytuacji. Dodatkowo Surowikin był jedynym żołnierzem, który w trakcie puczu Janiewa strzelał do swoich obywateli. To znaczy jego oddział, jedne dane mówią o tym, że rozjechał czołgami, a drugie mówią o tym, że po prostu strzelał, bo to były zmotoryzowane oddziały. On był wtedy kapitanem. No i trzy osoby wtedy zginęły, trójka Rosjan. Surowikin walczył jeszcze w Czeczenii, walczył w Syrii. Są takie świadectwa o tym, że zgwałcił i zamordował jedną z kobiet właśnie w Czeczenii, z tego co pamiętam. No a w Syrii to nie szczędził, że tak nie oszczędzał syryjskich miast, stąd nazwa rzeźnik z Syrii. To jest człowiek, no, zbrodniarz o moralności, którą my byśmy po prostu uznali za jego w Europie Zachodniej, w Polsce uznalibyśmy go za mordercę po prostu, no ale to jest głównodowodzący sił rosyjskich w tej chwili. Ja się pewnie komuś narażam, mówiąc to w tej chwili, ale już nie, mam to gdzieś. No i taki człowiek dowodzi swoją armią, to możemy sobie wyobrazić, jaka ta armia jest. No niestety to jest współczesna Rosja, my musimy o tym pamiętać. Te elitarne oddziały rosyjskie to bardzo często byli ludzie, którzy gwałcili i mordowali, wcześniej w Czeczenii, potem w Syrii, a teraz tutaj. Najgorsi są pod tym względem Wagnerowcy. Oni są, no bo oni w ogóle stanowią dla siebie prawo, są prywatną armią i mogą robić co chcą, to są najemnicy. Są świetnymi żołnierzami też, pamiętajmy o tym, że to są doskonali żołnierze, no ale straszni ludzie i taka jest armia rosyjska. Niestety ta zbieranina, o której powiedziałeś, no to będzie prawdopodobnie, no będzie fatalny, to będą fatalni żołnierze, ale raczej nie spodziewajmy się po tych ludziach, którzy jak słyszę naprawdę są całkowicie niekarni, piją, no to ci ludzie też będą raczej popełniali niestety zbrodnie wojenne. Tak, i oczywiście ja też chciałbym, żebyś się pomylił w swoich przewidywaniach. Też nie pytam cię po to, żebyś przewidywał przyszłość, no ale no jak dobrze wiemy, no ty siedzisz tam na miejscu, rozmawiasz z tymi ludźmi, masz z nas wszystkich o największe przecież doświadczenie. Jesteś w stanie nam właśnie opowiedzieć o doświadczeniach Ukraińców, którzy już mieli styczność z tymi bydlakami, bo inaczej się tego nazwać nie da. Ja wykorzystam fakt, że mamy jeszcze połączenie i możemy jeszcze chwilę rozmawiać, bo wspominałeś, już nie mieliśmy okazji wtedy niestety porozmawiać, jak Chersoń. Ty co prawda przedstawiłeś Chersoń, że to nie jest aż tak istotny punkt zwrotny, jak nam się tutaj wydawało. No my wszyscy tu, jak zobaczyliśmy sytuację w Chersoniu, to byliśmy podekscytowani. Jak patrzą na to, co tam się wydarzyło sami Ukraińcy? Czyli ja myślę, że to jest mentalnie, propagandowo olbrzymi punkt zwrotny. To jest coś takiego, że rzeczywiście Rosjanie sami się wycofali. To nie jest aż tak duży punkt militarnie, no bo ta armia, która broniła Chersonia, nie została zniszczona rosyjska. Ci żołnierze już walczą prawdopodobnie w Donbasie i pod Bachmutem. To są właśnie często elitarne oddziały rosyjskie, zwłaszcza wojska powietrzno-desantowe. No i one teraz są wykorzystywane na froncie. Gdyby
te oddziały zostały zniszczone, to wtedy rzeczywiście byłby taki punkt zwrotny militarny. No ale jeśli chodzi o taką propagandę, no to naprawdę odzyskanie Chersonia to jest coś bardzo dużego dla Ukraińców. Ja przypomnę, że jeszcze 3 tygodnie temu wielu analityków w Polsce i na świecie w ogóle w to powątpiewało, że jest taka możliwość. Powątpiewało przede wszystkim w to, że się Rosjanie mogą tak po prostu wycofać. Do końca ludzie mówili o tym, że to będzie na pewno uporczywe bronienie Chersonia albo Nowej Kachowki, a tymczasem Nowa Kachowka jest pod kontrolą Ukrainy i podobnie z samym Chersoniem, więc to też pokazuje, że Rosjanie po prostu zostawili te terytoria, wiedząc, że będą tam ponosić olbrzymie straty, wiedząc, że nie są w stanie właśnie taką zimą jak teraz utrzymać tych terytoriów. To był z jednej strony propagandowo, wizerunkowo no cios bardzo duży dla Rosji, a z drugiej strony jedyne możliwe wyjście w tej chwili dla Rosjan. Nie zostało to wykonane po to, żeby chcieć się jakoś dogadywać z Ukrainą, aczkolwiek to jest też drugi temat, że Rosjanie pokazują ostatnio, że oni chcą negocjacji, tylko niestety na swoich warunkach. I to, co ten ostrzał, który mieliśmy ostatnio, pokazuje też ten ostrzał całej Ukrainy, te kolejne ostrzały, które się pojawiają, pokazuje jakby taką próbę zmuszenia Ukrainy do tych negocjacji. Ja też mam swoje przecieki, że w takich negocjacjach próbowała pośredniczyć Turcja i Stany Zjednoczone. Nie wiemy, jak Ukraina się do tego odniesie, no bo Ukraina ma jedno wymaganie. Powrót do swoich granic. I to granic najlepiej z 2014 roku, a nie z 2022, z 24 lutego. To dla Rosji z kolei nie do przyjęcia, no i ta wojna dlatego cały czas trwa, ale proszę Państwa, nawet jeżeli będzie zawieszenie broni, to też jeżeli Ukraina podpisze z nimi pokój, to spodziewajmy się tego, że za jakiś czas będziemy mieli znowu tą wojnę. Bo Rosja moim zdaniem tak łatwo Ukrainy nie odpuści. To jest za dużo zaangażowanych w to środków, wojska, trupów, propagandy, tego wszystkiego. Jeśli chodzi o sam Cherson, Cherson jest wyjątkowym miastem, jeśli chodzi o terytoria wyzwolone, bo on jest prawie niezniszczony. Bo w nim jest wiele, no setek ludzi, tysiące ludzi. Ci ludzie są w większości nastawieni bardzo proukraińsko. Ja to przynajmniej widziałem. No byłem tam dzień po wyzwoleniu, więc miałem to na świeżo i to niezwykłe były te obrazki. Ci ludzie się do mnie przytulali w trakcie moich relacji, świętowali, machali flagami, krzyczeli, śpiewali, a jak widzieli żołnierzy ukraińskich, to żołnierze ukraińscy tam się mogli czuć jak gwiazdy rocka, serio, bo zatrzymywano ich samochody, machano do nich, robiono sobie z nimi zdjęcia, przytulano się do nich. To były piękne obrazki. Ja z jakiegoś powodu nie straciłem akredytacji mimo wjazdu tam do tego miasta, bo część dziennikarzy zachodnich straciła, właściwie większość. Może też dlatego, że wjechałem tam bardzo wcześnie, bo tak mi też powiedziano wyjeżdżając z Chersonia, że wjechałem o 7, a zakaz zaczął obowiązywać o 9. Ci dziennikarze nie wjechali chyba trochę później. No w każdym razie cieszę się, bo jeszcze później następnego dnia jeździłem po tych wioskach i obserwowałem też to, jak ci ludzie no też się cieszą, że dostają pomoc humanitarną. I co ciekawe, kilka osób mi powiedziało, że mimo tego, że była okupacja, że nie mieli łączności z Ukrainą czy ze światem, takiej jak teraz już zaczynają ją mieć, to oni wiedzieli o pomocy z Polski, że nawet do Chersonia i do niektórych miejscowości pomoc humanitarna z Polski przez korytarze humanitarne docierała, bo widzieli produkty polskie. Więc było też trochę podziękowań dla Polski znowu, więc je Państwu przekazuję, mimo tego, że te terytoria były okupowane, no ale ogólnie rzecz biorąc to jest no, inna deokupacja, to jest inne wyzwolenie, no bo tam nie ma ruin, tylko tam są ludzie, którzy czekali na to wyzwolenie ileś miesięcy, którzy się cieszą i miasto, które naprawdę wygląda jak na to, że było okupowane przez Rosjan dobrze. Choć niestety wiemy już, że było kilkaset przynajmniej zbrodni wojennych, wiemy, że ludzie ginęli, że byli porywani, że byli rażeni prądem, że także dzieci doświadczały różnego rodzaju haniebnych praktyk ze strony rosyjskiej, że były gwałty. To się pojawia teraz, po jakimś czasie już zaczynają publikować takie informacje Ukraińcy. Ja też o tym słyszałem, jak rozmawiałem z tymi ludźmi. Pytałem, jak było w okupacji. Mówili, że ciężko, że niebezpiecznie, że były kradzieże, że na blokpoście można było zostać pobitym, okradzionym, że zabierali telefony, zabierali laptopy, zabierali wszystko, co cenne na blokpostach bardzo często. Najgorsi oczywiście byli Czeczeńcy. No i że właśnie też można było na tym blokpoście zginąć, że ludzie po prostu przepadali, to jest cytat, byli przetrzymywani w jakichś piwnicach,
To były takie miejsca, w których stworzono takie prowizoryczne więzienia. No i o tym mówiło wiele osób. No i najgorzej rzeczywiście, najgorsza sytuacja była wśród ludzi, którzy chodzili na protesty, bo w Chersoniu były przez długi czas protesty. Jeszcze w marcu, w kwietniu, zwłaszcza w marcu na początku, wiele osób protestowało przeciwko Rosji, wynosiło ukraińskie flagi. Ogólnie rzecz biorąc, to ja się nie dziwię, jakby ja byłem zaskoczony, że aż tyle osób ma te emblematy ukraińskie, flagi różnego rodzaju, choć to czasami różne były rzeczy. Widziałem chłopaka, takiego nastolatka z flagą z ręcznika. Ręcznik to był po prostu niebieski z żółtym tryzubem, no i to była flaga z tego zrobiona na kij, po prostu zatknięta taka była ta flaga, ale wiele było po prostu różnych flag, ci ludzie musieli to gdzieś ukrywać i w odpowiedniej sytuacji to wyjęli, ale ci ludzie, którzy wcześniej chodzili właśnie na te protesty, oni często później mieli kłopoty z władzą, po prostu przepadali i każdy, z kim rozmawiałem, mówił o tym, że po prostu bał się w trakcie rosyjskiej okupacji o swoje życie, o to, że ktoś może do niego w nocy zapukać albo rano i go aresztować, wtedy zniknie. Właśnie dlatego chciałem, żebyśmy chwilę jeszcze też o tym porozmawiali, bo to w kontekście tego, co opowiadałeś wcześniej. No to jest też rzeczywistość, która czeka teraz niestety wielu, wielu Ukraińców, a jeszcze dodatkowo no, pogoda będzie przeciwko nim. Dlatego wszyscy trzymamy kciuki, żeby to, co opowiadałeś, czyli te ewidentne przygotowania do kolejnej ukraińskiej ofensywy jak najszybciej przyniosły skutek, żeby ci ludzie jak najszybciej zostali wyzwoleni spod tej ruskiej okupacji, bo inaczej ten generał Armagedon ich tam po prostu zadręczy. No tak, no i żołnierze rosyjscy, którzy też, tak jak mówię, często mam takie poczucie, że ci nowo zmobilizowani, oni nie stanowią, tak jak rozmawiałem z żołnierzami ukraińskimi, ale też z polskim żołnierzem z Legionu Międzynarodowego, z Michałem, którego pozdrawiam, opowiadał mi, jaką miał styczność z żołnierzami nowo zmobilizowanymi, no i rosyjskimi, no i mówił, że to są fatalni żołnierze, ewidentnie często pijani, bo zachowują się po prostu w sposób, no, taki sposób, który jest dziwny, bo mieli takich trzech żołnierzy rosyjskich już na muszkach. Oni weszli po prostu na patrol legionistów. No i zamiast się poddać normalnie, co na początku pokazywali, podnieśli ręce, chcieli się poddawać, no po prostu nagle odwrócili się i próbowali sięgnąć po broń, próbowali strzelać. Dwóch zginęło, trzeci uciekł. No i wiele takich opowiadał ogólnie rzecz biorąc, że widać tą różnicę w zachowaniu żołnierzy nowo zmobilizowanych rosyjskich, no a tych zawodowych żołnierzy, z którymi wcześniej walczył. Rzeczywiście jest różnica na niekorzyść, że ci nowo zmobilizowani po prostu nie wiedzą, jak się mają zachowywać bardzo często. Są totalnie nieprzygotowani, bo często po prostu zostali rzuceni, załatano nimi dziury na froncie. Ale my też musimy pamiętać, że w tej chwili Rosjanie szkolą tysiące swoich właśnie żołnierzy zmobilizowanych. Część rzucili, żeby załatać te miejsca, gdzie było najtrudniej, żeby oni bronili w lepszy czy w gorszy sposób konkretnych pozycji, a część się szkoli i ci żołnierze na wiosnę prawdopodobnie wejdą do walki już po przeszkoleniu i już stanowiąc jakąś siłę o wartości bojowej. No tak, więc oby do tej wiosny udało się Ukraińcom jak najwięcej swojego terytorium odzyskać. No ty wiem, jedziesz dalej, więc nie chcemy cię za długo trzymać. Mateuszu, bardzo ci dziękuję za kolejną łączenie z raportem Złotorowicza. Dziękuję ci bardzo, Janku, i dziękuję państwu bardzo. Widzowie cię tu bardzo pozdrawiają, trzymają za ciebie kciuki, więc jedź dalej, pracuj. Ja państwu dziękuję bardzo, że tak licznie byliście z nami, głosowaliście. Czy uda się zakończyć wojnę w przyszłym roku? 58% z was, ja również kliknąłem tutaj na tak, natomiast bardziej kliknąłem nie dlatego, że tak wiem, że tak będzie, tylko mam wielką nadzieję, że tak się właśnie wydarzy, no bo tak jak państwo słyszeli, no los Ukraińców pod rosyjską okupacją jest po prostu przerażający, okrutny, okropny. Czeka ich wiele ciężkich, bardzo zimowych miesięcy, więc oby ten dramat, oby ta tragedia zakończyła się jak najszybciej. Ja dziękuję wam za uwagę, dziękuję za to, że byliście z nami. Zapraszam w imieniu Tomka Walczaka na jutrzejszy jego raport. Będziemy się w tym tygodniu tradycyjnie z Tomkiem wymieniać, więc bądźcie z nami, oglądajcie. Do zobaczenia.